Witaj, a czy Ty masz już nasze książki w szamańskim świecie część pierwszą lub może w szamańskim świecie część drugą, a może książka z przepisami kuchnia roślinna. Po więcej szczegółów zajrzyj do opisu filmu, znajdziesz tam też inne ciekawe rzeczy, jak na przykład różnego rodzaju szkolenia wideo. Witam was! Dzisiaj kolejny filmik, można powiedzieć, nietypowy. Ale ostatnio pojawiają się pytania różnego rodzaju, ponieważ jak zauważyliście na części filmów, moja żona zmieniła swoją garderobę. Ona zawsze bardzo często chodziła w takich różnych sukniach, tego typu rzeczach, a ostatnimi czasy ubiera sobie coraz częściej jakieś obcisłe rzeczy. Oczywiście nosi jeszcze dalej swoje suknie. Ma taki dzień, że sobie ubiera jakoś suknie, ma taki dzień, że sobie ubiera coś obcisłego po prostu. I dla mnie to nie ma najmniejszego znaczenia, jak gdyby, co ona sobie tam będzie ubierać. Ale skąd taka zmiana? Ponieważ ona kiedyś mówiła też, że nigdy nie będzie ubierać nic takiego. Wiem, sama mi to mówiła kilka razy. Zmiana zaczęła się w tym momencie, kiedy przeszła na dietę ketogenną. I to jest właśnie ciekawe, ponieważ w tym momencie było widać, że zmieniło jej się też troszeczkę myślenie. Stała się jak gdyby bardziej pewna siebie, czyli po prostu już tak się nie bała, nawet i czegoś powiedzieć się nie bała, co kiedyś taka troszkę nieśmiała była, też nie dawała rady i tak dalej tego powiedzieć. W sumie sama mogłaby to powiedzieć, ale teraz filmuję, nie, bo akurat zdecydowaliśmy się, że zrobimy to na dworze. Także jest za kamerą. Także muszę mówić za nią. Także nie obgaduję za plecami, tylko ona tam jest z drugiej strony. Mam nawet wam Bacha. <noise> Także po prostu zmieniło jej się całkowicie myślenie i stała się jakby bardziej odważna i po prostu zaczęła ubierać się w bardziej jakieś leżinsy, jakieś obcisłe koszulki tego typu rzeczy. Mi to nie przeszkadza. Jak najbardziej może tak robić. To jest wszystko ok dla mnie. Ponieważ my sobie ufamy, my jesteśmy razem, my się nie kłamujemy i tak dalej, i tak dalej. Wszystko jest po prostu tak, jak ma być. Ale przy tym wszystkim jeszcze oczywiście też i dużo osób się pytało, czemu nagle u mnie pojawiały się takie ubrania, takie ubrania, już zaczęły się snuć plany, że na pewno na pewno już mamy znowu miliony złotych za to płacone, że mamy takie ubrania. Nie, no tak właśnie. Kiedyś, bo mówiłem już, jak to jest z tymi współpracami, z tymi firmami, to naprawdę tak nie działa. Jakby to tak działało, to naprawdę, no nie wiem, no. <laughs> nie miałbym normalnych problemów, takie jak każdy z nas ma i tak dalej, i tak dalej. To są nasze zwykłe, prywatne ubrania, które część osób może wie, jak idziecie gdzieś do tak zwanego second handu, lumpeksu, czy jak to chcę nazwać. Jak przyjdziecie w dzień dostawy, kiedy przyjeżdżają nowe ubrania, to dobrze wiecie, że wyczarujecie tam również bardzo drogie ubrania markowe, niekiedy nawet i... Z metkami jeszcze nabitymi z ceną, które przyjeżdżałem, tylko trzeba być dzień dostawy. Tak się składa, że ja w dresach chodziłem praktycznie już. Od dziecka można powiedzieć, chodziłem w dresach. Kto mnie znał kiedyś, jak chodziłem do szkoły, to dobrze wie, że gruby zawsze chodził w dresie i w glanach. To była taka totalnie kombinacja, która nie pasowała. Gruby oczywiście byłem ja, bo taką miałem ksywkę. Także gruby zawsze przychodził w dresach i w glanach. I to totalna kombinacja, która nikomu nie pasowała. Co to są glany? To są takie duże buty z takimi e, sztalkapami. Nie wiem jak się nazywa sztalkapy. No po prostu takie stalowe łepy na przodzie i tak dalej. To są naprawdę takie potężne trapery, że jak komuś zasadzisz kopa, to może się już nie pozbierać z takiego kopa. I właśnie taka kombinacja była bardzo drastyczna, ponieważ był gruby, jeszcze miał glany, i na daty jeszcze miał dresy. <grych> to już tak mniej więcej część osób bolała się cofnąć z ulicy, bo to już różnie, różnie bywało. Także ja z dresach zawsze chodziłem i co śmieszne, część dresów z tych czasów, nawet mi teraz jeszcze pasuje. Co już w pewnym momencie całkowicie z nich wyrosłem i nie dawało rady, ponieważ no, zrobiłem się w pewnym momencie za szeroki, a teraz po prostu takie dresy na mnie leżą. Idealnie znowu i mogę się ubierać. Wejdę nawet w rozmiar 164 i 176, żeby było śmiesznie. 164 jest troszeczkę obcisły na mnie, bo się żona śmiała mówi, że mi brzuch zaczął wystawać od dołu, bo lekko zakrytka, ale wszedłem do tego i dawałem rady normalnie w tym iść, także było troszeczkę śmiesznie, ale 176 już dosyć fajnie na mnie leży, także mogę śmiało te dziecięce koszulki sobie ubierać. 176 rozmiar i jest wszystko ok. A tych ubrań będziecie widzieć coraz częściej teraz, niestety, właśnie z takimi logami i innymi też logami, ponieważ mi się praktycznie już pokończyły wszystkie inne ubrania, które zawsze miałem i tak dalej. Bo jak się coś robi, gdzieś się coś robi na dworze, przechodzisz przez jakieś wąskie te, to są stare ubrania, które ja my gdzieś zachoczysz, tylko psz, już koniec, rozerwane, do widzenia. No to później się tym auto wyczyściło takim ubraniem, i po prostu poszło do tak zwanego czarnego worka, czyli na wywózkę do śmieci. Także tych ubrań mamy naprawdę sporo i to są ubrania. Część rzeczywiście żona pokupiła, dość sporo sobie, bo ona nie miała żadnych dressów ani leżynców, ani nic, także ona musiała całą garderobę odbudować. Zatem ja mam naprawdę bardzo sporą garderobę takich rzeczy. Jeden dress sobie kupiłem, tak, rzeczywiście ten z tym BMW, ten sobie kupiłem. Tak mnie naszło, miałem taką ochotę, bardzo mi się spodobał, więc sobie go po prostu kupiłem. No i tyle. A reszta to naprawdę, zresztą mogę Wam za chwilę pokazać w szafie. To sami padniecie, ponieważ szafa jest naprawdę naładowana do samego pełna. Wszystkie zwykłe ubrania zostały wybrane. Teraz będziecie widzieć tylko z takimi logami, praktycznie, bo w końcu te też trzeba kiedyś służyć. Co ciekawe, u nas też jest takie troszeczkę inne motto, ponieważ jak część osób widzi, yy, człowieka w dresach, to mówi na niego i że już uj, jakiś tam podejrzany i tak dalej, bo nosi dresy. Gdzie znowu? W Holandii na przykład, gdzie też chodziły w dresach. Znowu jest to postrzegane inaczej. Wtedy jesteś, patrzą, patrzy się na ciebie jak na człowieka, który jest bardzo aktywny sportowo, czyli po prostu dużo w sporcie robi i tak dalej, i tak dalej. Dlatego ma takie ubrania. Żona nawet zauważyła, że jak ona ma ubrane dresy, gdzieś wchodzi, to nawet ją Specjalnie ochroniarze pilnują, żeby czegoś tam nie narozrabiała taka, taka niegrzeczna kobieta. no. <grywia> Także jeszcze sami troszeczkę śmiesznie w tym wszystkim, ale ja po prostu to był zawsze mój styl. Praktycznie zawsze miałem dresy, tylko odkładałem je, odkładałem, szanowałem je, nie chciałem ich zniszczyć. I tak niektóre mają nawet 15, niektóre mają 20 lat, po prostu w idealnym stanie zachowane, bo coś śmieszne, te ubrania się nie niszczą. One faktycznie nie są może z idealnych materiałów, bo, bo jakby nie było, to to jest taki ala plastik i tak dalej. Ale one jednak dosyć fajnie na mnie zawsze leżały i bardzo szybko jest mi się oczyścić, jak na mnie kot wejdzie na przykład i tego typu rzeczy, czy pies przyjdzie, bo jak miałem te zwykłe bluzy, tak jak przyszedł na mnie kot czy coś, no to byłem cały. Owłosione. Tutaj wystarczy tylko dwa razy, trzy razy szczepne i już wszystko ze mnie spada, każdy włos. Także myślę, że tajemnica tych ubrań już jest teraz znowu rozwiana. Film w sumie taki troszkę niepotrzebny, ale czasami ludzie po prostu potrzebują zaskopokoić swoją ciekawość. Ja to już powoli zaczynam rozumieć, bo na początku tego nie rozumiałem, dlaczego to wszystkich tak interesuje. Ale jakby nie było, jednak jestem tą taką troszeczkę osobą publiczną, która się wystawia na publikę, więc no, jak widać, pytania mogą być naprawdę bardzo ciekawe czasami. Bo mi by czasami do głowy nie przyszło, żeby o takie coś zapytać, no ale jednak, jednak są takie pytania, pojawiają się, także po prostu na nie odpowiadamy i tak, żeby było jasne. Te firmy nawet nie wiedzą, że my mamy coś takiego ubrane. Przypuszczam, że te firmy nawet nie wiedzą, że my istniejemy, żeby było jeszcze śmieszniej z tym wszystkim, bo naprawdę nie jest to takie proste, jak Wam się wydawało z tym wszystkim. Może są jakieś duże kanały, naprawdę duże, które rzeczywiście mają tam z nimi jakieś umowy popodpisywane, ale mi się wydaje, że to już musi być kilka milionów subskrypcji chyba na to, a nie koło 100 tysięcy zrobionych, żeby coś tam z nimi można było ugrać, ponieważ to są wielkie firmy i tak dalej, i tak dalej. Co do uczciwości tych firm, też się nie wypowiem, ponieważ my mamy swoje doświadczenia, dlatego ja już teraz bardzo niechętnie nawiązuję jakiekolwiek współpracy z nowymi firmami. Pisało parę do mnie, ale już po prostu... Nie wiem, jakoś mi się zbrzydło ostatnio po prostu, bo, bo to nie jest wszystko takie proste, tam za każdym razem zawsze, zawsze coś, coś się znajdzie, no, no nie zawsze, ale prawie zawsze coś się znajdzie, że coś tam było tak, później było już tak, coś znowu tak nie wyszło, to było tak, a ja nie lubię się chodzić i się prosić z jakimś i się upominać o coś, dlatego po prostu wolę takie rzeczy po prostu usunąć z mojego eteru i żeby one mi tutaj powietrza nie smrodziły, jak to się mówi. Dobra, pokażę Wam jeszcze szafę. Tylko się nie wystraszcie, bo naprawdę jest tam bałagan. To jest wszystko tak powrzucane, upchnięte nogami, rękami do środka, żeby tylko weszło jak najwięcej, bo my mamy mało miejsca. A tych ubrań było naprawdę sporo. Dobrze, jesteśmy w domu, otwieramy szafę. Tak jak Wam mówiłem, nie wystraszcie się. O, proszę bardzo. Praktycznie same dresy. Cała masa różnych dresów. To są chyba nawet jej. No, tu, tu są jej dresy. Czy ala dresy? <noise> jest tego naprawdę sporo. I cała szafa koszulek. Wszystkie są upchnięte na maksa, powciskane. O, tą kupiłem z tym BMW. Nawet tak jak mówiłem, niektóre z metkami idzie dostać. Tylko trzeba przyjść. Jak jest nowa dostawa, i można wszystko znaleźć. Także no, jest tego naprawdę sporo. I. Czy muszę, że na kilka, może na kilkanaście lat mi wystarcza? Wystarczy tych ubrań, bo one się naprawdę tak szybko nie psują i naprawdę bardzo długo można w tym chodzić. Tu jeszcze jest druga szafa. Ta też jest napchana, aż po same uszy. No, także jest tego naprawdę dużo tak jak Wam mówiłem. O, tu też coś z metką jeszcze leży. Także naprawdę. Mamy tych ubrań sporo. To wcale nie znaczy, że już nie nosimy żadnych naturalnych ubrań, ponieważ balans trzeba znaleźć we wszystkim. Balans trzeba znaleźć w jedzeniu, balans trzeba znaleźć w piciu. I balans trzeba znaleźć też w ubraniach, ponieważ naturalne ubrania też dalej mamy. I też je nosimy. Tak jak na przykład ta koszula lniana, którą też bardzo lubię. Mamy ich więcej i też nosimy. Jest to bardzo fajne, bardzo przyjazne. W niektórych filmach też mnie na pewno w tym będziecie widzieć. Czy już widzieliście? No, obok następna koszulka się suszy. I jeszcze taka ważna rzecz, o której zapomniałem. sobie sumie przypomniało mi się teraz jak montuję jeszcze ten film, jeszcze Wam to dogram że jeżeli też lubicie nosić jakieś dresy i ubrania takie, które nie są z naturalnych substancji całkowicie e, zrobione, to właśnie o tym jak mówiłem ta równowaga e, do tego, która tutaj jest potrzebna, czyli też noście przynajmniej wtedy w domu. Wieczorem, właśnie coś takiego naturalnego, na przykład z lnu, e, ponieważ jest tutaj ważne, żeby zachować potencjał energetyczny ubrań. Ja o tym mam film już zrobiony, kiedyś go nakręciłem, ale on niestety jeszcze nie zdążył wejść na kanał. Także myślę, że on w najbliższym czasie też się pojawi, jak już zachoczyliśmy o ten temat ubrań. Tylko muszę go odkopać, bo on gdzieś jest w stu przygotowanych filmach i nie wiem teraz dokładnie gdzie. Ale jest taki film, także on za niedługo też się pojawi, ponieważ to też jest ważna rzecz, ponieważ potencjał energetyczny ubrań też ma bardzo duży wpływ na nasze zdrowie, niestety. I jeszcze krótko co do tego, że na początku filmu niekiedy wyświetla się zawiera płatną promocję to wcale nie oznacza, że tutaj automatycznie ktoś ma za to płacone, ponieważ ta platforma wymaga od nas, czyli twórców tych filmów. Że jeżeli gdzieś przez przypadek pokazaliśmy jakieś logo jakiegoś produktu czy czegokolwiek, czy jakąś nazwę jakiegoś sklepu, produktu itd., to musi być ta opcja już zaznaczona. Chodzi tutaj o to, żeby oni nie wstawiali później jakiejś konkurencyjnej reklamy do tego produktu, który się przewinął w moim filmie. O to tutaj głównie chodzi. Ale jak widzicie to gdziekolwiek indziej, to nie oznacza to automatycznie, że ktoś już ma automatycznie zapłacone za ten film od jakiejś firmy, ponieważ to jest tylko i wyłącznie dla YouTube'a tutaj, po to, żeby on sobie mógł reklamy poukładać, przynajmniej tak oni to tłumaczą. I dlatego po prostu trzeba to zaznaczać, tak jak i w tym filmie musiałem zaznaczyć. To jest tylko taka informacja, bo ja tego na początku też nie wiedziałem, a często to widziałem w filmach. I dopiero jak zacząłem sam tworzyć filmy i dostałem regulamin od nich, to wtedy się dowiedziałem, co to jest i do czego to służy. I teraz Wy też już to wiecie. Także, jeżeli ktoś z Was też tworzy filmy i przez przypadek wkradnie Wam się logo. To lepiej to róbcie, zaznaczajcie, bo są sytuacje już, gdzie naprawdę kanały zostały za to skasowane, że tego nie oznaczały, także to nie jest dobrowolne, tylko to musi być zaznaczone. No i, i tyle, jeżeli chodzi o ubrania, także ja tutaj się żegnam. Żona też dalej ma swoje sukienki lniane, też je dalej bardzo lubi, jednak czasem po prostu ma ochotę ubrać się inaczej, i taka jest jej wola, i niech tak robi. Ja też zawsze. Jak widzieliście, już różnie byłem ubierany i też się w tym dobrze czuję. Także pytanie wyczerpane. Życzę Wam miłej niedzieli. Tyle na dziś. Trzymajcie się.